To jeden z najczęstszych powodów, dla których odwiedzany jest każdy urząd miasta czy gminy. Dla mieszkańców nie wiąże się on z opłatami, bo te ponosić powinien Skarb Państwa. Zdaniem urzędników w Wodzisławiu Śląskim nie do końca rzetelnie szacując te wydatki. Właśnie wygrali batalię prawną o zbyt małe sumy pieniędzy, jakie państwo przekazywało samorządowi w związku z zadaniami, które mu zlecało. Chodzi m.in. o wydawanie dowodów osobistych. Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. To jest najważniejszy element, na podstawie którego myśmy złożyli wniosek. Wobec roku 2017 różnica pomiędzy tym, co miasto powinno dostać, a tym, co od państwa polskiego otrzymało, wynosiła około 900 tysięcy złotych. Powołany rzeczoznawca uznał wyliczenia urzędników z Wodzisławia, ale kwotę roszczeń obniżył o około 200 tysięcy złotych. Sąd administracyjny orzekł na korzyść Wodzisławia Śląskiego. Teraz Skarb Państwa powinien miastu wypłacić około 700 tysięcy złotych. Wyrok jednak nie jest prawomocny. Przypuszczam, że się odwoła i pewnie ta sprawa potrwa wiele lat. Natomiast to, co dla nas najważniejsze, tu były opinie biegłych w trakcie procesu, którzy byli powołani na wniosek Skarbu Państwa. I ci biegli wskazani przez Skarb Państwa przyznali nam rację. Także patrzę ze spokojem, choć wiem, że batalia na pewno potrwa. Choć dla wielu starcie miasta ze Skarbem Państwa może po części wyglądać jak walka Dawida z Goliatem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ślad za Wodzisławiem pójdzie więcej samorządów. Świeżo po spotkaniu niedawnym, w minionym tygodniu z innymi samorządami i myślę, że to jest teraz, będzie taka lawinowa, że tak powiem, już sprawa i wiele gmin będzie starało się dochodzić swoich należności, jeżeli chodzi o zadania zlecone. One są po prostu źle wyliczane. Na razie miasto złożyło pozew tylko w sprawie rozliczeń z roku 2017. Niewykluczone, że w przyszłości złoży kolejne pozwy w sprawie innych lat.